Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Diego w kolejnym odcinku Hidden Numbers 2. W odcinku ostatnim mieliśmy wyczyścić willę z Niemców, która była czeskim pomysłem, bo wejście było z drugiej strony zupełnie niż ulica. I dostarczyliśmy niemieckiego oficera w ręce Amerykanów. I dostaliśmy od razu nową kartkę z misją, więc zobaczymy, co to był za papier. Zwiad Armii Stanów Zjednoczonych, operujący na południowym zachodzie, poinformował nas o kilku rozbitych i zdezorientowanych niemieckich jednostkach, próbujących uciec ze zrabowanymi łupami. Są to skradzione z państwowego skarbca sztaby złota, relikwie i inne przedmioty o wartości historycznej. Niemcy zajęli kilka domów w Bromowie i używają ich do ukrywania łupów. Wydaje się, że ich zamiarem jest podzielenie łupu i próba przekroczenia granicy w małych grupach. Misja rozpocznie się kilkaset metrów od drogi, która biegnie przez wioskę. Będziesz więc musiał przeszukać większość budynków w wiosce, aby znaleźć ukryty łup. Twoim zadaniem jest nie tylko odnalezienie łupu i pokrzyżowanie planów wroga, ale także przeprowadzenie szturmu na zbliżający się konwój. Spróbuj pojmać niemieckich oficerów, na których się natkniesz. Zostaną wydani aliantom i oddani pod sąd wojenny. Poza budynkami, w których ukryto skradzione złoto i paliwo, w wiosce powinien znajdować się także punkt dowodzenia, połączony ze składem broni. Przeciwnik rozmieszczony jest wszędzie w Bromowie. W większości są to żołnierze Wehrmachtu. Jest wśród nich także kilku członków SS. Mogą znajdować się gdziekolwiek w wiosce i należy spodziewać się silnego oporu. Podejrzewamy jednak, że żołnierze myślą raczej o ucieczce ze zrabowanym złotem niż o wygrywaniu wojny. Tak czy inaczej, twoje zadania pozostają bez zmian. Postępuj zgodnie z planem misji. I will try, mate. O, świetnie, będę dali stealth. Operacja Wyzwoliciel. Doroczny zjazd. Pamiętam, że ta misja późniejsza z zatrzymaniem konwoju będzie trochę przerąbana. Ale jakoś damy radę. Freitag oder Samstag auf den Weg. Das wäre gut, denn ich muss hier noch ein bisschen was einkaufen. Ja, genau. Zarąbiste są takie cążki. Bez wysiłku tnie drut. Magia. Jak palnik plazmowy. Zabić wszystkich wrogów w wiosce. Nie musicie mi tego dwa razy powtarzać. Tup, 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 tup. No, wspinaj się. Okej, tu nie ma nikogo. Ejo. I właśnie w tej misji będzie dwururka. Ejo. Dobra, stealth. Nic nie ma. Wierzch niemiecki ninja. Niemiecki ninja kontratkuje. Tup, 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 tup. Dobra. Już nikogo więcej nie widzę. Spierdzielę się znowu z drabiny? O, oczywiście, to było do przewidzenia w moim wypadku. Enemy spotted. Tak, żeby jedną serię pociągnąć po ich obu. Jakby to zrobić? Tak. Dobra. Starę się minimalnie na chwilę przyczaić. Okej, okay, już jestem stealth z powrotem.
serio. Posiadanie niemieckiego munduru jest tak OP w tej grze, ale już go nie zmienię, więc nie mam nawet jak. Więc póki co trudno. Tu będzie jakiś cel? Nikogo. Gdzie była ta drabina? Nieważne. Po co mu drabina? Okej, to był początek misji. Sezamie, otwórz się! Spiper! Save game. Reloading! Ale już jakby ten MKB miał... No. Mnie tu nie ma. Kto mnie zauważył? Ty! Cwaniaku. Dobra. Tup. Reloading. Uła. Niczym w filmach. Dobra. Następny zimny trup. Minimalnie poczekamy. Dobra. I powoli wychodzimy. Na lewo nic. Na prawo nic. A środkiem ścieżka idzie. Tu nie mam nic. Przejdźmy może trochę tędy. Ja nie cierpię tej wioski, to jest tyle ulic i później trzeba jeszcze tutaj zatrzymać konwój. To jest najgorsze. To się nie otworzy. Tam już kondycja siada. Chopy, ty się cieszy, że nie latasz we współczesnym mundurze. Bo by się chyba rozpadł. Nic nie widzę. Dobra, następne drzwi. To jest za bramką numer 1. Nic. Bramka numer 2. Ejo. Stealth. Aż się drzwi zamkły. Z wrażenia. Coś mamy? Wejście na pięterko. Na którą chyba nie mamy nic. Dokładnie. Wielka brama. Nic. Ejo. Jakie szczęście, że miałem ten mundur. Dobra. Drzwi się tylko automatycznie klapły. Dobra. Nie. Dobra. Po cichutku, powolutku. Ejo. Kontakt z wrogiem.
Dobra, sprawdzam inne drzwi. A, to niedostępne. Pasek już się troszkę naładował. Niech ktoś będzie pod lufą. Proszę. Are you freaking serious? Żadnego. Nope. Tu są drzwi niedostępne. Dobra, pora na piętro. Hejo. Żadnego. To jest creepy, jak te drzwi się zamykają same z siebie. Jasne, że nie działają te drzwi. Bo po co miałoby? Okej, ten dom będzie do sprawdzenia. Czy mi wyskoczy, że uciekam z terenu misji? Już bym wolał to. Nope. Enemy spotted. Wziął i zniknął. Okej, droga czysta. Co ciekawego masz? Nic. Czy tu jakaś chata będzie dostępna? Oto jest pytanie. Zbyt drzwi rozpikselizowane, chyba nie. Zimny trup. Kolejny do kolekcji. Okej, lecimy dalej. Reloading. Szybkie przeładowanie. Ratuje dupsko od 1915. Nope. Ktoś mnie przyuważył. Kto był taki zwany? Któż to jest tym snajperem? Ty. Dobra. Lecimy dalej. Szybki szpil. This man is dead. Not big surprise. Dobra. Jakoś idzie. Gdzieś tutaj chyba była strzelba. Dobra, pójdziemy naokoło na razie. Drzwi nie ma. Drzwi nie. Drzwi też nie. Wiem, że to są tylko mity z gier, ale ciekawe, czy to jest wybuchowa beczka. Dupło, ale nikogo przy niej nie było, więc... Szkoda beki. Nikogo? Żadnego? Tego nie otworza. Cicink. Dobra, i pójdźmy na razie z tej strony jeszcze. I ładnie się ułożyły.
Oni też. Open the door. More door. Lot of them. Wróg. Nie. Hans, nie telep się tak. Zawadasz. It's a trap. Dobra. Ej, nie spierdzieliłem się z drobiny jak zawsze. The next trap. To jest dwururka. O, jest. Weź. See these primitive screwheads? This is my boomstick. Dobra, na razie tyle. Się trochę pobawimy z tym. Dajcie mi jakiegoś. Dajcie mi jakiegoś cwaniaka. Przydałby mi się jakiś plecak. Tylko żaden z nich nie ma plecaka, niestety. No, otwórz. Łożeszku, otwórz się. A to nie miało być sezamie, otwórz się? Zawarte. Tu, zawarte. Tu, otwarte. Hejo! Żadnych dokumentów do zabrania. Okej. Okay. I to by było chyba na tyle. Tak, to na tyle. Już mam swoje upragnione dwururka. Niech ktoś się nawinie, proszę. Tak na krótką odległość jeszcze bezczelnie. Jest piękna, przyznajcie. Jakiś opis ma? Strzelba. Waga 2,5 kg, ilość naboi w magazynku. Prędkość wylotowa. Żadnych więcej opisów. Hej, Hans. Hans, masz coś na plecach. It was pain. Dajcie następnego. It's so much freaking fun. Dobra. Pasku stealth, ładuj się. Reloading! Dobra. Tam to jest nimi ze stali. Ne. To jest świetna broń, daj tyle Friday satysfakcji. Plus ten rozrzut. Na chęć to bym teraz użył kodu na Happy M, może mieć tego nieskończoność, ale tego nie zrobię. Wziął i zwiał. Tup. On nie żyje.
Czink! I przeładowany. Dobra, Kerry następny. To jest brama? Nie. Na szczęście nie. Dobra, teren dookoła prawie wyczyszczony. Staje centrum miasteczka. Rynek i kościół. Krótko mówiąc. Bo na wieży jest snajper, z tego co pamiętam. No. No. Ale mają percepcję. Widzę ich. No ja ich nie widzę, niestety. Pikabu. The last one. Nie, last two bullets. Who's next? No. Out of shotgun. Need more shotgun. A nie chcę się wracać po amunicję tam do niego. Może na wieży ze snajperem coś będzie. Okej, okay, tutaj żadnego nie ma. Sprint! Run! Dobra. Teraz przejdę do połowy tej ulicy. Do skrzyżowania z kościołem. Raczej jeszcze następne skrzyżowanie. To już żadnego raczej nie będzie. Tam pewnie, że jeszcze jedna chata była po lewej. Chyba do zwiedzenia. Wielu was tu jest. I no ty. Dobra, cof się. Uwielbiam cenność tej broni. Za to ją pokonałem w Red Orchestrze. Zwłaszcza wersję z lunetą. Ona po prostu miażdżyła. Hop. One shot, one kill. Open the gates. Dobra, teraz kina góra. Okej, okay, żadnego nie ma. Pyk. Zwykły K98. A, już myślałem, że jakieś skrzynki z amunicją. A miał być tak pięknie. Double barreled fun. Gazeta. Mój szczęście, że nie ma amunicji do dwururki. Hej! Nie, tu nie ma. Jednak totally stealth. Na, zawarte. A tutaj byliśmy? Sam pierdolę tą wojnę. Dajcie mi to. W dupie mam tą wojnę, sam wyjeżdżam na Bahamy. Jadę do Peru, pierdolę. Albo w Bieszczady, o. Jeszcze lepiej. może to serio tak pierdolić tą wojnę i wyjechać w Bieszczady? Nom, 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 moje, 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 moje.
Moje złoto, mój geld. Dobra, ogar. Mam gelda. Jedna sztaba na pewno biorę ze sobą. A co mamy na strychu? Wielkie śmierdzące chyba nic. Nothing. Jeszcze, że prawie utknął. A tu mamy... Też nic. Dobra. Złaś. Jeszcze ino zabić wszystkich wrogów. Na pewno się ostał snajper. A mi dalej kradą asfalt spod bloku. All day long. Dobra. Nie sądziłem, że to powiem, ale idziemy do kościoła. Dobra, przy okazji przeładujmy. Dwa magazynki. No, jest kiepsko. Jeszcze dwa niecałe magazynki. Chcę więcej do tego ammo. It was freaking fun. Chi-ching. Nie to. Chciałem binoculars, a nie. Tryb taktyczny. Już cię widzę. Mącie, zjem cię. Dobra, stealth się naładował. Auć. No, wyleś. I dare you. I freaking dare you. Uła! Prosto w te sprawy. Dobra, cel mi się trochę naładował. Się wleczmy. Hop. No, to drugie leczenie poszło ładnie. Brawo, mój protagonista, już nie jesteś taką lamą z pierwszej pomocy. Dobra, jakoś dychomy. Tutaj chyba nie ma nic, ale za chwilę jeszcze będziemy sprawdzać. Z tej strony też nikogo, więc ostaje się ino kościół. Dobrze mówię? Dało się tam wejść na górę? Raczej powinno się dać. O, jest wieża. Raczej wejście. Drzwi. Nic ciekawego. Też nie ma nic. Dobra, to na górę. Kiedyś mi jeszcze ciepnie tutaj granat, tak jak było na latarni morskiej. Spadaj. Stealth mode activate. Nope. Nie. Wyleś. Nie mówcie, że jeszcze gdzieś przeciwnicy są. Nie cierpię tej misji, bo trzeba szperać po całej tej wiosce.
Na Wałbrzych! Jak to było w reklamie? Myślę, że to płaska tekstura z przodu. Znaczy trochę jest, ale... Mogło być gorzej. Dobra, teraz tam zostają tylko te uliczki. Przynajmniej w teorii. Nope i nope. Gdzie jeszcze mogą być? Serio, nie cierpię takiego szperania. Teraz szukaj sobie pojedynczych przeciwników pewnie. Miał być jakaś grupka ciuli, którym się skrypt nie aktywował. Znając życie. Tu jest chyba jeszcze jakieś przejście. Jakby tu kilku było, to będziemy w domu. Fuck! Może przejdźmy tamtędy jeszcze. Zabij wszystkich wrogów. Dzięki, gro. Many thanks. O, może tu ktoś będzie? Proszę? Nie. O, widać cię, ciulu. Mam cię zjemcie. Ciebie też. No jak żeście się uchowali? Dobra, Sapper Elite. Przeszedłem go całego. Król Uników. Damn, I feel good. I'm here to kick ass and chew bubblegum. And I have bubblegum. We did it! I tak właśnie cierpię. Polowanie na pojedynczych przeciwników. Dobra, ale nam się jakoś udało bez większych zgrzytów, bo mimo, że trochę pobłądziliśmy. Więc jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Dajcie suba, będę bardzo wdzięczny. Apki co? Na razie. Hej!